Dzień dobry, cześć, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku ze Smakiem Tradycji. Dziś zabieram Was prosto do Osmolic Pierwszych. Osmolice to wieś położona w województwie lubelskim w gminie Strzyżewice. Ciekawostką jest to, że w XIV wieku wieś ta nazywała się Osmolicz, a w XV Osmolicze. W XVI wieku Jan Osmulski, renesansowy mecenas nauki i sztuki, stworzył tutaj w Osmolicach bardzo dużą bibliotekę, która później została przekazana klasztorowi w Opolu Lubelskim. Tutaj obok mnie widzicie młyn modrzewiowy. Jest to jeden z elementów trasy Doliny Bystrzycy. We wsi zachował się zespół pałacowo-parkowy i jest on właśnie za mną. Pałac w Osmolicach, klasyczny pałac wzniesiony w 1831 roku na krawędzi wzgórza opadającego ku stawom. Układ kompozycyjny jest charakterystyczny dla rezydencji romantycznych z XIX wieku. Park dobrze utrzymany z około 300 drzewami 22 różnych gatunków. Jednak kluczową i najważniejszą informacją jest to, że w Osmolicach funkcjonuje koło gospodyń wiejskich Osmoliczanki. Chodźcie razem ze mną i zobaczymy, jakie pyszności przygotowuje koło. Udało nam się dotrzeć do koła gospodyń wiejskich Osmoliczanki. Pani Lidio, proszę powiedzieć mi, od kiedy funkcjonujecie, od kiedy tutaj takie pyszności przygotowujecie? Nasze koło założone zostało w grudniu 2019 roku. Liczy 38 członków. Bardzo prężnie działamy. W 2021 roku zdobyliśmy pierwsze miejsce w potrawie parzybroda, którą dzisiaj właśnie będziemy tutaj przygotowywać. Udzielamy się na dożynkach, na konkursach, na forum kobiet. No, jak już wspomniałam, bardzo, bardzo prężnie. Tak, nie chwaląc się, to chyba działa nasze koło najprężniej w naszej gminie Strzyżewice. Super, w takim razie w dzisiejszym odcinku, pierwszym odcinku ze Smakiem Tradycji, pokażemy Państwu, jak przygotować właśnie prosto z Osmolic pyszną, tradycyjną potrawę, jaką jest parzybroda. Zachęcamy do oglądania. Ja się w takim razie rozbieram, zdejmuję płaszcz, podciągam rękawy i biorę się razem z paniami za przygotowywanie. Proszę powiedzieć mi, z czego składa się to danie? Jak to danie przygotować? Głównym bohaterem naszego dania jest kapusta. Kapustę kroimy, później dodajemy fasolę, ziemniaki, cebulę i dusimy boczek. I wszystko później w jednym garnku gotujemy. Super, to w takim razie myślę, że pani tutaj ze mną zostanie i jeszcze jedna z pań koleżanek zostanie. Z racji dzisiejszej pogody nie będziemy pań tutaj wszystkich trzymać, także my się bierzemy za przygotowywanie, a panie zawołamy za chwilkę, jak już troszkę przygotujemy. Z racji pogody zostały ze mną dwie panie, pani Ewelina i pani Basia. To właśnie panie razem ze mną przygotują te pyszności. Na jakie okazje się podaje taką potrawę? No przeważnie na obiad można podawać. My podajemy, robimy w dożynki, jak sobie, to jest nasza tradycyjna potrawa. No wszędzie, gdzie nie jedziemy, to jedziemy zawsze z tą potrawą, także schodzi ładnie. Goście, jak przyjmujemy tak, tutaj u nas, to też. Bo to jest fajne, podzielne i smaczne. Super, w takim razie przekręcamy kamerę prosto na stół i pokażemy Wam, jak to danie przygotować. Panie z koła gospodyń wiejskich prowadzą kronikę i to właśnie w niej, krok po kroku, rozpisany jest przepis. Mamy kapustkę surową, mamy fasolkę namoczoną, ziemniaczki, boczuś i cebulka do uduszenia na boczusiu. I śmietanka na koniec, żeby zaprawić tę parzybrodę. I przyprawy mamy kminek, majeranek, sól, pieprz. Głównym składnikiem dania jest kapusta, której danie zawdzięcza swoją nazwę. Podczas jedzenia długie paski kapusty ciągną się po brodzie i parzą, stąd nazwa parzybroda. Do przygotowania parzybrody potrzebujemy kilograma kapusty, kilograma ziemniaków, 20 dekagramów fasoli, dwie cebule, około pół kilograma słoniny lub boczku i szklankę śmietany.
Kapustę myjemy, drobno kroimy w paski. Wlewamy wodę do garka. Wrzucamy kapustkę, żeby się gotowała. Już stawiamy na kuchenkę. O, ja przejdę z tamtej strony. Stawiamy, niech się gotuje. Kapustka. O. Wrzucamy ziemniaczki, fasolkę najpierw. Wrzucamy teraz fasolkę i żeby to się pogotowało. Jak się podgotuje troszkę, dodamy ziemniaki. Przykrywamy, żeby się to gotowało. Teraz pokroimy ziemniaki w taką grubą kostkę. Kroimy ziemniaki w grubą kostkę i jak się pokroi i podgotuje się trochę groch z kapustą, wrzucamy ziemniaki. I to się gotuje dalej. Ziemniaki zawsze dodajemy ugotowane, tak? Czy można dawać surowe. Wtedy się gotują dłużej po prostu razem z tym. Teraz poddusimy boczuś. Jak się zeszkli ładnie boczek, dodamy cebulkę. Jesteśmy w trakcie przygotowywania pazi brody, ale ja tutaj widzę inne smakołyki na stole. Może panie powiedzą, co tutaj jest pysznego? No dzisiaj przygotowaliśmy placek drożdżowy, który możemy sobie zjeść z dżemem, z masłem, z miodem, z którego słynie tutaj nasz region też bardzo. No i tradycyjny lubelski cebularz. A jakie dania panie przygotowują na przykład podczas dożynek, podczas wspólnych spotkań, oprócz pazi brody? Lubelszczyzna głównie słynie z kaszy gryczanej. Robią panie coś z kaszy gryczanej? Z kaszą gryczaną robimy gołąbki, robimy placek drożdżowy z kaszą gryczaną, pierogi na słodko z kaszą i z serem. A jaki jest może wasz sekretny element przygotowania cebularzy? Bo w zależności od danej miejscowości każdy przygotowuje inaczej cebularze. Może panie powiedzą, jak przygotowują ciasto drożdżowe? To pani Basia powie. Bierzemy mąkę, podgrzewamy troszeczkę, żeby w temperaturze pokojowej była. Rozrobimy roszczyn z drożdży. Dodajemy do mąki jajeczko i do wyrabiania jeszcze olej dodajemy. I wyrabiamy ciasto. Solimy oczywiście ciasto troszkę, żeby smak miało. A cebulkę kroimy w drobną kostkę, taką, no nie musi być drobna, równa, bo to różna może być kostka. Podduszamy ciuteczkę na oleju, żeby zmiękła, żeby nie była taka twarda. I solimy do smaku, pieprzymy i mamy cebularz lubelski. Słynie tylko z tego, że jest tak ta cebula i jest smakiem posypany. Taka jest różnica między innymi cebularzami. Lubelski cebularz musi być makiem posypany. Oczywiście, teraz pazi broda nam się przygotowuje, także myślę, że wszystkie tutaj panie spróbujemy tych pyszności. Tak. Rozgrzejemy się, mimo że pogoda nie dopisuje, także mam nadzieję, że się chociaż rozgrzejemy tymi pysznościami. Cebularze lubelskie to chrupiące bułeczki z ciasta drożdżowego, wypełnione po brzegi aromatycznym farszem z cebuli, a także maku. Oprócz przepysznych, delikatnych cebularzy, panie z koła gospodyń wiejskich o Smoliczanki przygotowały placek drożdżowy. A do niego pyszne, słodkie dodatki. Mamy tutaj dla państwa jeszcze jedną niespodziankę, bo oprócz pysznego jedzenia będziemy mieli piękną, tradycyjną, ludową muzykę. Oczywiście, że tak. Współpracując z kołem gospodyń wiejskich ze Smolic, często łączymy wydarzenia, często łączymy występy, dlatego cieszę się na zaproszenie pań. Zespół ludowy Po Noszemu, który działa przy Centrum Kultury w Piotrowicach, odśpiewa specjalnie na tą okazję, na ten wątek kulinarny, trzy utwory, które wiążą się właśnie z naszymi regionalnymi produktami. Warto posłuchać. Super, zapraszamy państwa do posłuchania, a to już za chwilę. Thank you.
rozwesela, a ja młoda młodziuszeńka nie mam przyjaciela. A ja młoda młodziuszeńka nie mam przyjaciela. Przyjaciela nie mam i mieć go nie będę. Kim się już mija, gdzie jest ta nasza przysięga, co tu z nami była? Gdzie jest ta nasza przysięga, co tu z nami była? Kochanie, kochanie, gorsze od więzienia, bo z więzienia to można, a z kochania nijak, bo z więzienia to wyjść można, a z kochania nijak. Czas wracać do przygotowania pazi brody. W międzyczasie, jak nam się gotuje kapustka, ziemniaki i ta fasolka, udusiliśmy boczuś wędzony z cebulką i dodamy do kapustki tej. Teraz to. O, i teraz dodamy do tego boczuś i to się musisz teraz jeszcze pogotować troszeczkę. Jak się pogotuje, już będzie miękkie, dodamy śmietankę na końcu. Teraz dodamy jeszcze ziemniaczki. O, i ma się to gotować, aż to wszystko zmięknie ładnie pod przykryciem. O. Teraz jak ta kapustka jest ugotowana, to się dodajemy tak, troszeczkę majeranku, troszeczkę kminku, pieprz, sól i śmietankę. O, i wymieszamy i już jest wszystko gotowe, aby się zagotuje. I już jest gotowa do jedzonka. Proszę. Pazi broda to danie składające się z kilku prostych składników. Te proste, pyszne składniki charakteryzują naszą tradycyjną polską kuchnię. Pazi broda już teraz pachnie obłędnie. Ciekawa jestem, jak będzie smakowała w efekcie finalnym. I proszę. I już jest gotowa do spożycia kapustka. Pazi broda. Gotowanie z kołem gospodyń wiejskich Osmoliczanki to nie tylko sposób przygotowania posiłku, ale również szansa na odkrycie magicznych smaków, których nie sposób znaleźć gdzie indziej. Dzięki wspólnemu gotowaniu pokazywane są nie tylko przepisy, ale również emocje, wspomnienia i wartości, które są fundamentem naszej tożsamości kulinarnych przodków. Pierwsze danie regionalne jest już za nami. Pazi broda jest już gotowa. Za chwilę bierzemy się za jej kosztowanie, a Wam wszystkim dziękujemy za oglądanie. Ja przede wszystkim Paniom dziękuję za zaproszenie mnie tutaj i poczęstowanie zarówno tymi specjałami, jak również podzieleniem się swoim tradycyjnym przepisem. Dziękujemy, życzymy smacznego. My idziemy właśnie kosztować tych pyszności, ale Państwa zabieramy na dalsze muzykowanie. Posłuchajcie jeszcze raz tego pięknego zespołu Po naszemu. Hey!
kadecik miał przy szarabarach maleńki magnecik. No i jeszcze coś, ale o tym sza jedną małą rzecz. Tra la 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 la. Mieszkała za lasem, za zgórkiem, dwa warkocze miała i kapelusz z piórkiem. No i jeszcze coś, ale o tym sza i jedną małą rzecz. Tra la 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 la. Jedną małą rzecz, tra la 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 la. Teraz dziewczę płacze, biednie jest rozterce, bo żołnierz kadecik rozranił jej serce. No i jeszcze coś, ale o tym sza i jedną małą rzecz, tra la 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 la. Na próżno te płacze, na próżno te dąsy, zrób jak mama każe, obetnij mu wąsy. No i jeszcze coś, ale o tym sza i jedną małą rzecz, tra la 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 la. Pierwszy odcinek ze smakiem tradycji jest już za nami. Mam nadzieję, że przepis przygotowany przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Osmolicach, osmoliczanki, wam się spodobał i przygotujecie pazi brody w swoich kuchniach. Oczywiście do przygotowania tego pysznego dania konieczna jest piękna, tradycyjna, ludowa muzyka, dlatego polecam słuchać kapelę Ponoszemu, przygotowywać potrawy z przepisów Pańskiego Gospodyni Wiejskich Osmoliczanki i cieszyć się smakiem razem z nami. My widzimy się już za tydzień. Do widzenia. Jakie życie jest piękne, jaki piękny jest świat. Trzeba mocno pokochać, dużo uroku on ma.